Witajcie moi drodzy na kanale Krypto Stasiak. Dzisiaj porównamy sobie trzy farmy, o których ostatnio gdzieś tam w moich odcinkach rozmawialiśmy, czyli o Reaper Farmie, Beefy Finance i Tomb Finance. Oczywiście wszystkie są oparte na ekosystemie Fantoma, ja wszystkie trzy specjalnie dla Was sprawdziłem, także dzisiaj zrobimy sobie takie krótkie porównanie i pokażemy tak naprawdę tą, która według mnie jest najfajniejsza, nie można powiedzieć, że najlepsza, ale najfajniejsza i ta, którą ja osobiście wybieram do dalszego farmingu. I zostańcie koniecznie do końca, bo na końcu powiem Wam o nowej farmie, do której teraz wszedłem, którą będę testował i której kupiłem znaczącą ilość tokenów, także poczekajcie, zobaczycie na końcu, o co chodzi. Także nie przedłużając, zaczynajmy, lećmy z odcinkiem. A więc moi drodzy, zacznijmy sobie może od farmy jakby głównej, czyli Tomb Finance'a, czyli tej całej strony, o której gdzieś tam zrobiliśmy sobie odcinek, na której możemy farmić oczywiście LP tokeny Tomb FTM, ale również możemy farmić tokeny T-Share FTM. Oczywiście jeżeli chodzi o T-Share'a, nie będziemy o tym rozmawiać, dlatego że ja z tego nie korzystam, nie polecam tego z powodu prostego. T-Share ma na tyle duże fluktuacje cenowe, że nawet jeżeli wrzucacie sobie gdzieś tam na tą farmę, no to Wasz kapitał może się diametralnie zmienić na bardzo krótkiej przestrzeni czasu w dół, w górę, w dół, w górę. Dlatego ja po prostu z tego jakby nie korzystam. T-Share'a sobie używam gdzieś tam do grania na krótko, a nie do farmienia. Uważam, że najlepiej jest jednak farmić ten Tomb FTM, dlatego że no, jak wiecie, Tomb jest spegowany 1:1 z ceną Fantoma, chociaż zazwyczaj powinien być wyższy, żeby to wszystko dobrze działało. Dlatego gdzieś tam jak sobie kupujecie te LP tokeny, tworzycie, to później po prostu ta fluktuacja ceny jakoś bardzo na Wasz kapitał nie wpływa. Jeżeli chodzi o tą finance, to teraz tak, mamy tam tą opcję pierwszą, gdzie w Cemetery po prostu farmimy tokeny FTM Tomb, czyli te LP tokeny, tokeny płynnościowe, i dostajemy w nagrodę T-Share'a. I teraz tam mamy procent, czyli ten APY, powiedzmy zbliżony do innych farm, ale tutaj możemy zrobić kółko, czyli tak jak wiecie z poprzednich filmów, możemy sobie zrobić tak, że w momencie, w którym dostajemy T-Share'a, to po dniu, dwóch, trzech, jak tam kto uważa, możemy go przerzucić do Masonry i tam w Masonry możemy tego T-Share'a stake'ować i za stake'owanie dostajemy znowu Tomba, którego możemy potem rozmieniać, robić z niego tokeny płynnościowe i dorzucać do puli w pierwszym kroku. I teraz, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, że na Tomb Finance cały czas PEG miałby być i TWAP miałby być powyżej 1, to możecie wiedzieć, dowiedzieć się, o co chodzi z moich poprzednich filmów. Jeżeli nie, to zadawajcie pytania w komentarzach, to odpowiem. I jeżeli bierzemy najlepszy scenariusz, czyli Cemetery produkuje na fajnym APY-u w okolicach 100% i dodatkowo Masonry działa i cały czas gdzieś tam nam tworzy między 1500 a 1200%, to wtedy możemy powiedzieć, że Tomb Finance będzie najbardziej korzystny dla nas, dlatego że tam po prostu zarobimy z tej farmy ogólnym rozrachunku miesięcznie, powiedzmy, jeżeli ktoś sobie co miesiąc wyciąga największy procent, ale to jest tylko wyłącznie przy założeniu, w którym działają obydwa miejsca i produkują. Jeżeli byśmy założyli, tak jak na przykład było w tym miesiącu, w którym ja trzymałem na Tombie i zobaczyłem, że tak naprawdę z całego miesiąca, powiedzmy może tydzień, półtora, Masonry działał i produkował Tomba, to tak naprawdę gdybym to trzymał na Reaperze, to zarobiłbym więcej niż na Tombie. Dlatego no, Tomb jest fajny, ale w momencie, kiedy rynek fajnie się zachowuje i gdzieś tam cały czas te drukarki na Tomb Finance są włączone i produkują nam tokeny w obydwóch miejscach. W sytuacji, w której nie działają dwie drukarki, czyli działa tylko Cemetery, Masonry jest odłączone, no to ten Tomb Finance jest ok, ale wcale nie ma jakiegoś wielkiego szału w porównaniu gdzieś tam z innymi. Dlatego też możecie, nie musicie, znacie moje zdanie, uważam, że jest ok, ale jest naprawdę ok, tylko w sytuacji, kiedy działa tak, jak ma działać, co możecie zobaczyć na moich poprzednich filmach o Tomb Finance, jak to tam działa, o co tam chodzi i o co chodzi z tą drukarką na Masonry. Dobra moi drodzy, teraz przejdźmy sobie do drugiego miejsca, Beefy Finance. I tutaj jeżeli chodzi o Beefy Finance tak jak i Reaper Farm są powiedzmy oficjalnymi autocompounderami, które gdzieś tam na swojej stronie sygnuje Tomb. Czyli jak wejdziecie sobie na Tomb Finance i gdzieś tam zaczniecie przeglądać tą stronę, to zobaczycie, że Beefy i Reaper jest tam zaznaczone, że tam możecie farmić, tam możecie korzystać. Czyli jakby oni się nawzajem wspierają i sygnują, że te miejsca są powiedzmy bezpieczne.
Zresztą jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na tych farmach, nie możemy mówić, że któraś jest, że właściwie są wszystkie bezpieczne, bo żadna nie jest bezpieczna. Możemy gdzieś tam patrzeć, która jest bardziej bezpieczna, która mniej, na której jest większy TVL, czyli Total Value Locked, ta będzie bezpieczniejsza. Ale jakby no nie ma takiego legalnego rozrachunku, że ta jest najbezpieczniejsza, a ta mniej, bo no, tak naprawdę na każdej może gdzieś się wydarzyć jakiś hak i możecie stracić swoje środki, więc trzeba z tym uważać. Ja osobiście mam strategię taką, że co miesiąc przekładam na inną farmę i testuję nowe i gdzieś tam w głowie mam po prostu tak, że jak będę to przerzucał, to wtedy gdzieś to tam będzie dosyć bezpieczne. Ale wracając do tematu BeFi Finance, jest ok, tak naprawdę APY jest podobny jak na Ripperze. Jednakże BeFi Finance nie do końca mi się podoba ze względu na jakość jego działania, czyli BeFi jest po prostu dosyć wolny, gdzieś tam te tokeny przeskakują, nie wrzucają się, nie wyciągają, trzeba to robić po kilka razy, przynajmniej ja mam takie doświadczenie i tak odczuwam, ale no jakby jeżeli chodzi o listę możliwych farm, jest naprawdę dosyć duża, ale no dzisiaj skupiamy się tak naprawdę na Tomb FTM, także tam oczywiście Tomb FTM znajdziecie, jak i dużo, dużo więcej różnych, ale powiedzmy ten Tomb FTM, ten system, no ja w nim siedzę i o nim tutaj Wam opowiadam. Także BeFi jak najbardziej jest ok, uważam, że jest dosyć bezpieczny, uważam, że te APY są dosyć fajne, bo jest to też auto compounder, tak samo jak Ripper Farm, ale nie do końca on mi się podoba, nie ma tylu opcji, które bym chciał i nie ma tylu informacji podczas farmienia, gdzie możecie sprawdzić, tak jak na Ripperze, zresztą zaraz do tego przejdziemy, dlatego tego BeFi Finance po prostu nie korzystam. Skorzystałem, testowałem przez miesiąc, ale już raczej na BeFi środków nie będę trzymał, chyba że będzie moment, w którym ten APY tam naprawdę będzie dosyć wysoki, wyższy niż na innych farmach, no to wtedy oczywiście skorzystam pewnie na miesiąc, czy tyle, ile ten procent będzie się utrzymywał. Także no, wybór tak naprawdę należy do Was. Dobrze, przejdźmy sobie w takim razie do trzeciej, właściwie ostatniej farmy z tego porównania, czyli Ripper Farm. I dlaczego dałem ją na koniec? Dlatego, że jest to mój topowy wybór, będę z niej korzystał, przynajmniej na razie cały czas. Uważam, że dla mnie oczywiście jest najprzyjemniejsza w korzystaniu, najprostsza w korzystaniu i te APY są zadowalające, tak jak w większości innych miejsc, tylko że czym to się różni? Ripper Farm działa według mnie bardzo szybko. Naprawdę te tokeny w porównaniu z innymi farmami możemy szybko wkładać do środka, możemy szybko wyciągać, także fajnie to wygląda. I co jest dla mnie oczywiście najważniejsze, to po pierwsze to, że jest autocompounder, czyli tak jak BeFi Finance i Ripper, obydwoje są autocompounderami automatycznymi, czyli te tokeny Wam się dodają po prostu do puli cały czas i z coraz większej puli z dnia na dzień otrzymujecie nagrody, czyli to jest tak jakby taki procent składany, bo na tombie macie to w ten sposób, że dostajecie nagrodę w postaci t-shera, musicie ją zestejkować w drugim punkcie i robicie właściwie takie kółko, które też Was kosztuje trochę prowizji. I macie ten autocompounder ręczny, nie manualny, a na BeFi i na Ripperze macie tak naprawdę automatyczny, więc z dnia na dzień, z minuty na minutę, z godziny na godzinę coraz większą macie pulę tych LP tokenów, a im większa pula, tym większy zysk, no bo procent jest cały czas taki sam, ale ta baza się zwiększa, czyli po prostu z tej bazy z dnia na dzień tak naprawdę dostajecie więcej. Ale co jest według mnie najważniejsze, najfajniejsze i najbardziej mnie przekonuje do Rippera? To, że na Ripperze, jeżeli zastejkujecie sobie te swoje LP tokeny i klikniecie sobie tam taki guzik More Info, to tam macie wszystkie dokładnie informacje i ani na Tombie, ani na BeFi, ani na żadnej innej farmie gdzieś tam jak próbowałem, tego nie znalazłem. Czyli macie procent dzienny, macie tygodniowy, miesięczny procent, macie podane prowizje, macie podane przewidywania, macie podane przede wszystkim cenę LP tokena w aktualnym momencie, czego nie ma na innych farmach, a to jest mega ważne, bo jeżeli kupujecie sobie LP tokeny po $5 i chcecie je wszystkie wyciągnąć, no to jednak dobrze, żeby te LP tokeny kosztowały więcej niż $5, żebyście nie dość, że na autocompounderze jeszcze zyskali na sprzedaży LP tokenów, jakby konwersji na FTM Tomb. Więc tam po prostu macie mega kompletny zestaw informacji, które Wam są gdzieś tam potrzebne do jakiejś analizy działania tej farmy. A dodatkowo wizualnie ta farma po prostu najbardziej mi się podoba, jest zrobiona w takim starym stylu, co do mnie przemawia po prostu. I moim wyborem z tych trzech na pewno będzie Ripper Farm w najbliższej przyszłości, ponieważ uważam, że najfajniej działa i jest również najbardziej optymalny, no bo Tomb, powiedzmy, że BeFi Finance i Ripper mają taki sam APY, ale to już do tego doszliśmy, że Ripper mi się bardziej podoba, ale od Tomba czemu jest
według mnie lepsze, dlatego że działa Wam automatycznie, cały czas autokompounduje Wasze środki, a na tombie musicie robić to manualnie, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, że nie zawsze ta drukarka na Masonry, czyli produkcja tomba z t-shera działa, więc tak naprawdę nie otrzymacie tak zadowalającego procentu składanego, jak otrzymacie go z Reapera. Także no, musicie sami wybrać, zobaczyć, co tam Wam najbardziej pasuje. Dobrze, moi drodzy, i oczywiście na koniec, tak jak obiecałem, powiem o nowym miejscu, które będę testował. Jest to Wigoswap, jak zwał, tak zwał. W opisie pod filmikiem wrzucę Wam link do strony. Jest to nowa zdecentralizowana giełda, na której możecie swapować tokeny, oczywiście oparta na ekosystemie Fantoma. Możecie swapować tokeny, możecie farmić tokeny, czyli też mają farmy, tak jak w poprzednich, o których Wam mówiłem, ale co jest piękne i z czego będę korzystał, co jest czymś, czego nie widziałem wcześniej, jest to, że przykładowo kupujecie token Wigo. I teraz, żeby farmić, powiedzmy standardowo, musielibyście go rozmienić na Wigo i FTM, zrobić z tego LP tokeny i wrzucić na farmę. A na Wigoswapie macie w zakładce Earn Bank. I w zakładce Earn Bank możecie sobie wrzucić Auto Compounder, wybrać, albo manualny staking. I na jednym i drugim nie musicie rozmieniać tokenu Wigo na Wigo FTM, tylko wrzucacie po prostu bezpośrednio Wigo i dostajecie w tym momencie cholernie wysokie APY, APR, bo na autocompounderze jest chyba 11 000% w skali roku. I to jest jakby przy procencie składanym, oczywiście, jakbyście trzymali cały rok, jak to podzielicie na miesiąc, to tam wyjdzie około pewnie 550%. I na stakingu manualnym macie w okolicach 475-5%, to się waha. Ja to wyliczyłem, że dziennie mam w okolicach 1,5% zysku z tego, co wrzuciłem i faktycznie tyle jest, bo już trzymam to z 5-6 dni. Jeżeli chodzi o tokeny Wigo, to również sobie zerknijcie. Ja kupiłem w okolicach 1 000 000 tokenów. Możecie sobie tam przeliczyć, ile gdzieś to jest, plus minus. I cały 1 000 000 tokenów, nie cały, bo tam jest chyba 960 czy 970 tysięcy posiadam, wrzuciłem na staking manualny, czyli Wigoswap, Earn Bank i staking manualny, ten poniżej, który ma 400 ileś procent. I z dnia na dzień, powiem Wam, naprawdę ten 1,5% się robi, a to są naprawdę duże pieniądze. Myślę, że w skali miesiąca to przebije Reapera, to przebije wszystkie te inne farmy, na których siedziałem. I też fajnie, ponieważ Wigo jest relatywnie tani na ten moment, także nawet jak go teraz kupicie, to ta fluktuacja ceny nie powinna Was jakoś bardzo dotyczyć, bo jedyne, co on może zrobić, to faktycznie pójść do góry, gdzieś tam się dosyć mocno wybić, a jeżeli ma spaść, to raczej już nie spadnie dużo niżej niż jest aktualnie, bo to jest token czy cały swap, który jest od plus minus 2 tygodni gdzieś tam aktywny, jeżeli chodzi o token, więc myślę, że będzie to fajnie naprawdę wyglądało. Także sprawdzajcie, zobaczcie, wiecie, co zrobiłem gdzieś tam, jak to wrzuciłem. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście w komentarzach pytajcie. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądnięcie mojego filmu. Mam nadzieję, że gdzieś tam Wam wyklarowałem, gdzieś tam sobie zobaczycie, gdzie warto wejść. I oczywiście podsumowując, nie ma najlepszej farmy, każda jest inna, ma bezpieczeństwo, inne zasady działania, inną strategię działania, także nie można jednoznacznie powiedzieć, ta jest najlepsza. Najlepsza będzie ta, która będzie Wam najbardziej odpowiadała i relatywnie będzie na tym samym poziomie procentowym, co inne farmy. Także podsumowując, dla mnie top pickiem będzie Reaper Farm. I na pewno ten Wigoswap, z którego teraz korzystam, no jest naprawdę fajny, testuję go, możecie sobie zobaczyć. Myślę, że naprawdę fajnie miesiąc może mi się, marzec, zakończyć, jeżeli chodzi o Wigoswapa. I pamiętajcie oczywiście, że wszystko, co jest w tym filmie, nie jest poradą inwestycyjną, jest to tylko moje subiektywne spojrzenie na rynek. Broń Boże, nie powinniście mnie słuchać, nie powinniście brać pod uwagę tego, co mówię, ponieważ w krypto możecie stracić 100% swoich środków, jak wiecie, więc musicie decydować sami. Także dziękuję jeszcze raz za oglądnięcie, subskrybujcie, polubcie filmik, jeżeli Wam się oczywiście podobał i wrzućcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego, do zobaczenia.